Dzień dobry, Pani Karolino. Dzień dobry. Pani Karolino, na wstępie, już trochę tradycyjnie, chcę bardzo podziękować za to, że zgodziła się Pani na rozmowę ze mną w ramach wywiadów z osobami, którym udało się wyleczyć z boleriozy i koinfekcji. Więc ogromne podziękowania i przejdę może od razu do początku, czyli jak to się u Pani zaczęło? Jak się zaczęło chorowanie? Co się wydarzyło? Tak naprawdę zaczęło się to od bardzo dużego zmęczenia. To zmęczenie nic nie przynosiło mi ukojenia, ani sen, ani nic. Ja byłam ciągle zmęczona. Zaczęłam mieć problemy ze snem. Nie mogłam zasnąć w nocy. I przede wszystkim problemem głównym było zmęczenie. Potem doszło, że bardzo źle się zaczęłam czuć. Włosy zaczęły wypadywać mi garściami. Zaczęłam chodzić po lekarzach. Pomyślałam, że to może niedoczynność tarczycy. Tak odwiedziłam endokrynologa, który zalecił mi wykonanie szeregu badań. Tak też zrobiłam, bo jeszcze tutaj wspomnę, bo mi umkło, że zginęła mi też miesiączka. Nie miałam miesiączki przez 4 lata, ale jakoś tak, no nie miałam, to nie miałam, żyłam dalej. Ale gdy tak się bardzo już zaczęłam źle czuć, odwiedziłam tego endokrynologa. Ten endokrynolog wtedy stwierdził, że zrobimy krzywą cukrową. No i to się okazało strzałem w dziesiątkę, ponieważ okazało się, że mam hipoglikemię reaktywną i że to jest mój problem, dlaczego ja się tak źle czuję, dlaczego jestem ciągle zmęczona, dlaczego te włosy mi wypadają. I ja to wytłumaczenie przyjęłam. Zaczęłam się stosować do wszystkich zaleceń, zaczęłam trzymać dietę, później brałam leki zalecone przez niego, ale powiem szczerze, poprawy nie było. Było wręcz coraz gorzej, bo zaczęły dochodzić mi nowe objawy. Zaczęła boleć mnie głowa, boleć mnie stawy, kości. Ogólnie się czułam bardzo, bardzo źle, a żeby to wszystko jeszcze taki lepszy smak miało w tej chorobie, to wyglądało to tak, że na przykład 2 tygodnie czułam się bardzo źle, a kolejne 2 tygodnie nie miałam żadnych dolegliwości. Co prawda byłam trochę zmęczona, ale to nie było jakieś takie zmęczenie, które uniemożliwiałoby mi życie, bo ja byłam osobą bardzo taką aktywną. Dużo jeździłam na rowerze, bardzo dużo ćwiczyłam, chodziłam na różne zajęcia, tańczyłam. No, w dobrej formie można powiedzieć byłam, więc to też tak myślałam, że to wina jest tego, że może ja za dużo z siebie daję pod względem wysiłku takiego sportowego, więc to też zmniejszyłam, ale tak jak mówię, no efektu żadnego nie było. Po tych lekach od endokrynologa zrobiło się jeszcze gorzej. Ta moja hipoglikemia to po prostu wyglądała tak, że żenadczo, ten cukier to był około 50. Miałam później znowu krzywą cukrową. Na krzywej cukrowej wychodziło, że ja nie mam na przykład insulinooporności. Ja mam po prostu hipoglikemię przez duży wyrzut taki jednorazowej insuliny. I potem ten cukier już tak niekontrolowanie spadał. No i nic z tym nie szło zrobić. Ani te leki od niego nie pomagały, ani nic. Odwiedziłam potem inną panią endokrynolog, która znowu powiedziała, że trzeba przerwać to błędne koło i dała mi leki na tarczycę. No ale niestety te leki na tarczycę unormowało mi to TSH, które i tak nie było wysokie tak naprawdę, no ale jednak w tej takiej przyjętej, powiedzmy, powszechnie normie, że młode kobiety zdrowe powinny mieć około 1 w takim okresie rozrodczym, no to ja tak nie miałam rzeczywiście, bo było to około 2,5. No ale osiągnęłam ten punkt 1, no i dalej nie było lepiej. Ja bym powiedziała, że było wręcz gorzej, bo już wtedy zaczęłam mieć też dziwne objawy neurologiczne. Na przykład nie czułam czoła, straciłam czucie w plecach i to się robiło takie coraz bardziej niepokojące. Później na przykład zaległam do łóżka do tego stopnia, że ja nie miałam siły na nic, ja nie miałam siły ręką ruszyć, obraz mi się rozmazywał, a na przykład po paru dniach wszystko to przechodziło. Do tego jeszcze to było dziwne, że ja miałam cały czas podwyższoną temperaturę, taką 37,5 i niczym nie szło jej zbić. Wiadomo, to nie jest Bóg wie jaka gorączka, ale jednak zawsze miałam taką temperaturę, powiedzmy normalną, 36,6. No i tak zaczęłam odwiedzać różnych lekarzy. Każdy miał jakiś na mnie inny pomysł, który tak naprawdę zawsze sprowadzał to do problemów endokrynologicznych. Więc ja i tak zawsze te moje wizyty kończyłam u tych endokrynologów, ale tak jak mówię, ja już naprawdę się dużo starałam, bo byłam całe życie wegetarianką. Usłyszałam, że to przez to, że jem za dużo węglowodanów. Ja pamiętam, jak ja jadłam mięso i płakałam.
bo ja tak strasznie nie lubię tego mięsa, ale ja już po prostu uwierzyłam, że jak będę jadła to mięso i będę taką ścisłą dietę trzymała, to w końcu będę się dobrze czuła. No co człowiek nie zrobi dlatego, żeby w końcu się dobrze poczuć? No, ale jak się możesz nadomyślić, to też mi nic nie dało. Ja dalej się czułam bardzo źle. W końcu, tak jak już nie pamiętam, kto to mi polecił, jakaś koleżanka poleciła mi, że jak już tak mi nic nie pomaga, to może dobrze by było, żebym poszła do jakieś inne metody, takie mniej konwencjonalne. Wybrałam się do gabinetu biorezonansu, z którego przyznam szczerze, to ja się śmiałam. Ja w to nie wierzyłam, ale już nie miałam nic do stracenia. Nigdy nie zapomnę, jak zaczęli mnie mierzyć tym swoim urządzonkiem i potem pan, akurat był dość wykształcony, bo to jest doktor mikrobiologii, zapytał mnie coś takiego, czy ja kiedyś miałam kleszcza. Ja mówię, że to tak, miałam kleszcza, gdy byłam młodą dziewczyną, potem też miałam kleszcza, ale mówię, proszę pana, odnośnie tego pierwszego kleszcza, to ja sobie nie przypominam, żebym jakoś się źle czuła. Natomiast odnośnie drugiego, to ja od razu po wyciągnięciu tego kleszcza, bo on był we mnie bardzo długo, już był taki opity, to ja wzięłam antybiotyk, bo ja miałam bardzo fajną lekarkę. Ja kiedyś gdzieś jakiś artykuł o boleriozie przeczytałam. Mając to na uwadze, jakoś człowiek tak się już boi tej choroby, więc ja ten antybiotyk przyjęłam i brałam przez 7 dni, pamiętam, ten antybiotyk. No więc proszę pana, ja nie miałam żadnego rumienia, brałam antybiotyk po tym kleszczu, to na pewno nie bolerioza. On zaczął mnie przekonywać, że na jego oko to ja na pewno mam boleriozę, bo wszystkie objawy, które mu tutaj opisuję, zarówno te neurologiczne, które najbardziej mi przeszkadzały, tutaj sobie jeszcze pozwolę wstawić taki najgorszy objaw, to jest dla mnie coś strasznego po prostu, doprowadzał mnie do obłędu. Wydawało mi się nawet, że ja już zwariowałam. Miałam wrażenie, że pod skórą, dokładnie w okolicy żebr, chodzą mi robaki. Nie umiem tego inaczej pisać. Normalnie wiły mi się robaki ciągle. I ja wiem, że to było w mojej głowie, że no przecież nie widziałam żadnych robaków, nic się tam nie ruszało, a ja miałam ciągle wrażenie, że te robaki po mnie łażą i tak się wiją. No totalna wariatka, można sobie pomyśleć. Ja nawet się wstydziłam komuś tak mówić o tym objawie, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że ja już rozumu nie mam. No tak wyśmiałam tego faceta, powiem prawdę, i nic sobie z tego nie zrobiłam. Wróciliśmy do domu z moim mężem. Machłam na to ręką, ale pamiętam, że później już się tak zaczęłam źle czuć. Ja już nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo ja zaczęłam spędzać całe dnie w łóżku, ja płakałam, ciągle się źle czułam, byłam, no powiem szczerze, że gorzej się zachowywałam niż moja babcia, która ma 80 lat. No więc to jest coś nie tak, że ja w końcu poszłam i zrobiłam te badania. Czyli jakie? Zrobiłam sobie ELISA i Western Blota. Czyli, przepraszam, jeszcze Pani Karolina, dopytam, na tym biorezonansie tam po prostu też wyszło w tym wynikach? Tak, wyszły, taka ciekawostka, wyszły też koinfekcje, które potem tak samo się sprawdziły, bo ja to wszystko sprawdziłam z krwi, bo jak ja zobaczyłam, że ja tą ELISA i Western Blota mam pozytywne w IgM, to mi aż kopera po prostu opadła i sobie pomyślałam, jak takie urządzenie, no że to nie, to na pewno jest zbieg okoliczności, facetowi się udało, ale jakiś taki niepokój to już we mnie zasiało, bo cały czas mi to siedziało w głowie, że ja i tak później sprawdziłam taką infekcję i można wierzyć albo nie, ale to wszystko, co wyszło na tym biorezonansie, to mi się pokryło z tymi wynikami badań z krwi. No więc jednak może rzeczywiście coś w tym jest. Już nie będę tego negować po prostu. Trzeba odszczekać, bo ja zawdzięczam tak naprawdę temu doktorowi mikrobiologii, że on to mi uratował tym życie. Bo to było wiele przypadków, dzięki którym ja trafiłam na właściwą drogę. No i po tych wynikach poszłam do mojej pani doktor. Bardzo fajna kobieta to była. Ona wypisała mi leki, doksycylinę. Powiedziała mi też, że ona mi przepisze tą doksycylinę na trochę dłużej, bo da mi tutaj skierowanie do zakaźnika, a wie, że są długie kolejki, a według niej to ja powinnam brać dłużej jednak ten antybiotyk. No proszę. To była bardzo fajna kobieta. Wzięłam od niej to skierowanie do zakaźnika, zaczęłam tam wydzwaniać do tego zakaźnika, ale jak ja usłyszałam, jakie to są terminy, to tak no za głowę się złapałam, że to jednak bardzo długo będę musiała czekać. No ale no mówię, wezmę ten antybiotyk, może mi pomoże, wyzdrowieję i będę się czuła dobrze. Zaczęłam brać ten antybiotyk. I ja jak chyba po 3 dniach tego antybiotyku, Boże, ja myślałam, że ja umrę. Ja się czułam 100 razy gorzej niż wcześniej, bo ja już
Zaległam w łóżku i po prostu już był ze mną koniec. Ja już nie miałam siły żyć, ja płakałam do mojej mamy, która bardzo mnie wspierała, że ja już nie dam rady, że co to ma w ogóle być, że ja się czuję jeszcze gorzej, co tu zrobić. Zaczęłam wtedy szukać w internecie jakichś bliższych informacji w tym temacie, bo już sobie tak pomyślałam, że no nikt mi dotąd nie pomógł, no więc pora wziąć sprawę w swoje ręce. Tak trafiłam na różne artykuły jednego lekarza, zresztą tak notabene, to ja się później u niego leczyłam. Zobaczyłam, że to tak nie jest tak, że ja zwariowałam i tak dalej, tylko ja rzeczywiście mam tą boleriozę, że ja mam te wszystkie objawy, o których też piszą ci inni ludzie, że oni tutaj mówią, że takie leczenie standardowe nic nie daje. Zmartwiłam się tym, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że no mnie już nic dobrego nie czeka, bo ja się tak źle czuję, na tym antybiotyku jeszcze gorzej, że co tu dalej robić? Ale tak jak mówię, zdecydowałam, że wezmę go do końca, tak się zmotywowałam, bo jeszcze tak nie do końca wierzyłam tym ludziom z internetu i pomyślałam sobie, że na pewno poczuję się lepiej. Wybrałam ten antybiotyk do końca, ale jak się można spodziewać albo i nie, no nic mi to nie pomogło. Ja tak jak mówię, na tym antybiotyku, ja bym powiedziała, że to pogorszyło jeszcze mój stan zdrowia, bo objawy, nie doszły mi jakieś żadne nowe objawy, natomiast te, które były, to one się jeszcze bardziej spotęgowały. No to... Pani Karolina, a pamięta Pani chociaż w przybliżeniu, ile wtedy Pani tego antybiotyku zdołała wybrać? Około miesiąca go brałam. Dobrze. Miesiąc czasu to było, bo doktor rodzina powiedziała, że da mi już takie leczenie, no, że według niej powinno być ok, ale że i tak muszę iść do tego zakaźnika, bo oni sobie tam później sprawdzą, więc i tak mam skorzystać z tego skierowania. Czyli przepraszam, to dłużej według lekarki rodzinnej to był miesiąc? Tak, to był miesiąc. Zaczęłam znowu czytać na tych różnych grupach, co zalecają w takim razie. No i wszyscy polecali Elates. Tak poczytałam o tym, no ale stwierdziłam, miałam cały czas takie rozterki, czy wierzyć w to, czy próbować i tak odkładałam jeszcze tą decyzję leczenia tak naprawdę, nawet się z nikim nie kontaktowałam w tej kwestii, bo to też było, tak powiem prawdę, to było zależne od tego, jak ja się czułam, bo tak jak mówię, miałam te lepsze okresy, więc jak człowiek ma te lepsze okresy, że się lepiej czuje, to znowu nie chce myśleć o jakiejś chorobie i tak dalej, myśli, że już będzie dobrze, co jest złudne, bo to znowu wraca. No ale jak znowu wróciło jakieś kolejne takie pogorszenie, że ja już leżałam znowu i płakałam po raz któryś tam, to zdecydowałam, że ja zadzwonię do tego lekarza Elates. Zadzwoniłam do pewnego lekarza, powiedział mi, że on już nie przyjmuje nowych pacjentów, że on nie ma miejsca, ale ja nie opuszczałam. Nie odpuszczałam, weszłam w nim w dyskusję, bardzo go prosiłam, dzwoniłam, no i tak się, nazwijmy to, dał uprosić, że on mnie przyjmie. No i jak tak powiedział, tak też się stało, zrobiłam badanie na pierwszą wizytę, którą on tam wymagał. Pojechałam do niego do gabinetu, no i zaczęłam mu opowiadać to wszystko i proszę mi wierzyć, że w końcu poczułam się dobrze, bo była to jakaś... jak dotąd jedyna osoba, którą spotkałam, która mi we wszystko wierzyła i nie patrzyła na mnie jak na wariata, że jak mówię, że jak chodzą mi jakieś robaki przy żebrach albo na przykład są dni, kiedy ja nie czuję czoła, kiedy ja nie mam czucia w plecach, że bolą mnie kości, bolą mnie mięśnie, mam temperaturę, dreszcze, że mam ciągle zimne ręce, że ja nie mam już siły żyć, że bolą mnie pięty, nawet no dziwne, żeby człowieka bolały pięty, prawda? No mnie nawet pięty potrafiły boleć. Jak ja mu to wszystko wymieniłam, to on po prostu dał mi takie poczucie, że to jest coś normalnego w tej chorobie i że to nie jest nic, co by go zdziwiło, objawy, które ja tutaj mu opisuję. No i rzeczywiście, że ja mam tą boleriozę, że jest to stara bolerioza i że trzeba ją leczyć. Wypisał mi recepty, które wykupiłam. Tak. Pani Karolino, a czy pamięta Pani może, jakie koinfekcje Pani wyszły? Bo my często używamy tego określenia tylko bolerioza, ale bardzo często wiemy też, że to zawiera w sobie od razu cały pakiet. Tak, wyszła mi Bartonella, Babesia i wyszła mi jeszcze anaplazma. To tyle. W sumie niedużo, bo tylko trzy, prawda? No, to jest taki koktajl, że wystarczy. No, plus ta bolerioza. No i tak zaczęła się ta moja przygoda, wykupiłam te leki, byłam zdeterminowana, bo byłam już w takim stanie, że wiedziałam, że albo
No, albo będę żyła normalnie, bo też tak z boku powiem, że już miałam swoje lata, tak zbliżałam, nie miałam dziecka jeszcze. No jak miałam mieć to dziecko, skoro nie miałam miesiączki, prawda? I też się źle czułam. No i wiedziałam, że zegar biologiczny mi tyka, a zawsze jednak marzyłam o tym dziecku i chciałam je mieć. I dlatego byłam jeszcze bardziej zdeterminowana, no, że te sprawy trzeba uporządkować. Zaczęłam to leczenie. Jak można się spodziewać, od razu doktor mi powiedział, że są dwa rodzaje osób. U jednych ludzi antybiotyki powodują to, że czują się od razu lepiej i życzy mi, abym była w tej grupie. No a u drugiej, tak jak już u mnie można się było domyślić, jak brałam te pierwsze antybiotyki od lekarza rodzinnego, to ja byłam niestety z tej drugiej grupy, u której było tylko gorzej. Jak sobie tak teraz sięgnę pamięcią, jakie to... Bo to jest naprawdę straszne. Człowiek musi zmienić całe swoje życie. No i jest się osobą leżącą, tak jak ja wtedy, przestałam już chodzić do pracy. Jeszcze, o, tak wrzucę nie a propos. Ja nigdy nie zapomnę, jak w pracy taka znajoma opowiadała mi, że tutaj czasem przyjeżdża moja mama, ponieważ ja się źle czuję, że dlatego mnie nie ma, a ja jestem tylko czasem, no bo mam tą boleriozę. A ona mi tak jeszcze powiedziała, no ale jak ty tak świetnie wyglądasz? Bo ona tego zupełnie nie rozumiała, bo spotkała mnie akurat w tym czasie, kiedy ja miałam ten lepszy czas. Nie widziała mnie w tych gorszych chwilach, ponieważ właśnie w tych gorszych chwilach zastępowała mnie mama. No bo ja nie byłam w stanie wtedy pracować ani nic robić. Zaczęłam brać te antybiotyki. Ciężko to było pogodzić. Była jeszcze dieta, z tym miałam ogromny problem, ponieważ jak wspominałam, no jestem wegetarianką, jest tam dużo węglowodanów w mojej diecie. Jak ja zobaczyłam, co mnie czeka, to się po prostu przeraziłam, ale powiedziałam sobie, nie wiem czy słusznie, czy nie, no, że jednak mięsa jeść nie będę. Ja dalej będę jadła te węglowodany, wiadomo, z jakieś zdrowe jedzenie czy coś, ale to już tyle no, nie udźwignę. Nie dam rady tak żyć z zegarkiem, że ja biorę tyle antybiotyków, suplementów. Bo ja się nie wyrabiałam w czasie z tym wszystkim, ja miałam tyle tych leków, trzeba było zachować odstępy, trzeba było dbać o siebie, o oczyszczanie, jak były jeszcze większe pogorszenia, że ja nawet miałam ustawione budziki w nocy, proszę sobie wyobrazić, i już miałam tak automatycznie, że ja się budziłam, brałam tabletkę, szłam spać dalej. Niekiedy moja mama, jak brałam na przykład jakieś środki też na detoks, jak się już bardzo źle czułam, to mama wstawała w noc do mnie i mi je po prostu podawała, bo ja już byłam tak zmęczona tą chorobą. Bardzo dużo mi pomogła, bo towarzyszyła mi przez całą moją chorobę. Była to... Dużo dla mnie zrobiła moja rodzina, bo oni zawsze mi w to wierzyli. Zawsze, ci najbliżsi oczywiście, bo o tych dalszych opowiemy sobie później. No i... Czytałam ciągle wszystko na tych grupach, historie innych ludzi, a najbardziej szukałam kontaktu. Widzę, że do dziś osoby chore tego pragną. Ja nie szukałam już kontaktu chorych, bo to już źle na mnie zaczęło z czasem działać, że my wszyscy mamy te objawy, że jest nam tak źle. Ja już nie chciałam tego nawet czytać, było mi z tym źle. Ja chciałam czegoś innego. Ja chciałam kontaktu z ludźmi, którzy przeszli tą chorobę i dadzą mi nadzieję, że ja też będę zdrowa. I tak naprawdę bardzo nie chciałam tego wywiadu, bo ja nie nadaję się do takich publicznych wystąpień, choćby samego głosu, ale jak sobie przypomnę, jak to wtedy było, to ja jednak chcę dać tą nadzieję innym i pokazać, że można wyzdrowieć, być zdrową osobą i cieszyć się z życia i nie mieć żadnych objawów tej choroby. Ale niestety to nie jest tak, że to tak łatwo przychodzi. Ja pierwsze jakieś pozytywne, bo tak jak mówię, na początku było tylko gorzej. Pierwsze pozytywne jakieś efekty leczenia, to ja zauważyłam po 7 czy 8 miesiącach. Też nie chcę tutaj skłamać, bo ja się leczyłam dawno. Ja zaczęłam leczenie w 2016 roku, więc to jednak już jakiś czas temu było. Ale tak mniej więcej po 7-8 miesiącach i to też, żeby sobie wyobrazić, były jakieś efekty bardzo duże. To było raczej na zasadzie, że tych lepszych dni było po prostu więcej, bo to ja już byłam w pewnym momencie tak, że w miesiącu miałam tylko 2 lepsze dni. To już nie było tak jak dawniej, że na przykład 2 tygodnie bardzo źle się czułam, a 2 tygodnie było super. Nie, to z czasem się zrobiło tak, że ja w miesiącu tylko 2 dni miałam te dobre, kiedy ja byłam w stanie funkcjonować, wyjść z koleżankami, a tak pozostałe dni ja leżałam w łóżku i płakałam. Z bezradności, z bezsilności, z tego, że ciągle mnie coś boli.
No i tak jak mówię, po tych 7 czy 8 miesiącach tych dni zaczęło być coraz więcej. A pani Karolina, tak zapytam, bo wyobrażam sobie, że trwa pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, a tu nie widać jakiejś poprawy. Jak pani wytrzymała w tym, żeby nadal brać? Ja po prostu wiedziałam, że ja nie mam wyjścia, że albo z tej choroby się wyleczę, albo dla mnie już nie ma żadnej przyszłości. No jaką mam mieć przyszłość? Dziecka mieć nie będę. No bo jak w takim stanie? Do pracy nie wrócę, a jestem jeszcze dość naprawdę młodą dziewczyną, wysportowaną i tak dalej. Sport też już przestałam cokolwiek robić. No więc dla mnie to jest duża motywacja, bo ja uważam, że czym bardziej komuś choroba dała w kość, tym ma większą motywację do leczenia. I to jest duża zależność od tego. Więc tak jak mówię, ja byłam bardzo zmotywowana. A nie zwątpiła pani na przykład w to, że to nie tędy droga, że to jednak nie ta metoda? Czy nie zwątpiłam? Miałam pewnie jakieś chwile wątpliwości, już tak ciężko mi sobie to odpamiętać. No też na przykład zaczęłam korzystać z biorezonansu, który tak wyśmiewałam. Pomyślałam sobie, że no skoro to urządzenie było w stanie pokazać choroby, które no wtedy myślałam, rzekomo mam, a okazało się, że mam je naprawdę, bo tak jak mówiłam, wyniki badań krwi to potwierdziły, to że może rzeczywiście ja się tym urządzeniem jeszcze wyleczę. No i tak też między innymi leczyłam się i lejc, brałam zioła, brałam wszystkie suplementy, trzymałam dietę, ale tak jak mówię, to nie trzymałam diety zaleconej stricte przez lekarza, starałam się zdrowo odżywiać, bo byłam wegetarianką, więc ja te węglowodany i tak jadłam w dużej ilości. Uczęszczałam bardzo dużo na ten biorezonans, powiem tak szczerze, no wydałam dość dużo pieniędzy akurat na tą maszynę. Podobno jednym pomaga, innym nie. No co ja mam powiedzieć? Ja uważam, że mi to nie pomogło. Ja się czułam jeszcze gorzej. Było mi tam mówione, że to tak jest, bo dlatego, że ja biorę antybiotyki, ale ja nie chciałam rezygnować z tych antybiotyków, bo tak jak mówię, no jednak do końca nie wierzyłam w tą całą, w ten cały biorezonans, że to mnie wyleczy. Przeszłam całe leczenie, dopóki ta maszyna nie pokazywała, że już jestem zdrowa, no ale ja dalej się źle czułam. Dalej, nic mi to nie pomogło, nie wniosło tak naprawdę. Więc nic mi więcej nie zostało, tylko zaufanie lekarzowi, no i leczenie. I jak pierwsze te dni widziałam, że jeju, rzeczywiście tych dni to już nie są tylko 2 w miesiącu, że tu się zaraz robi 4 czy coś, to jednak dla mnie już był to ogromny efekt. Nawet jakiś mały plus, jeden dzień więcej, bo ja sobie to zapisywałam wtedy, żeby mieć tą motywację, bo i tak leżałam, co miałam robić, no to chociaż zapisać, nie? No więc jak widziałam jakikolwiek mały plus, to dla mnie już to było motywacją, nakręcało mnie, bym robiła, że to jest dobra droga, że ja tylko to muszę przetrwać. Pamiętam tylko, dopadało mnie może jakieś takie zwątpienie, że na początku lekarz, no ma doświadczenie, prawda, określił, że na jego oko to będę się leczyła 1,5 roku. No wiadomo, no nikt nie ma szklanej kuli, nie przewidzi przyszłości, ale jakoś chory tak się trzyma tego. No ja się już zbliżałam do tego 1,5 roku, no a do końca jednak nie było widać, no bo leczyłam się w sumie 2,5 roku. Ale jak widać, wyleczyłam się. Co jeszcze by pani chciała wiedzieć? Zaraz jeszcze o tym, jak dalsza droga leczenia postępowała, ale ciekawi mnie, czy te hormonalne swoje objawy również zaczęła pani widzieć jako efekt boleriozy i koinfekcji, czy to jednak lekarz też stwierdził, że to jest zupełnie inna historia? A nie, a tutaj zapomniałam dodać. Tutaj będzie ciekawostka. Po kilku miesiącach leczenia, to jest, mówię, bo źle powiedziałam, 7 miesięcy pierwsze efekty, to żeby było zrozumiałe, to widziałam takie ja w samopoczuciu. Natomiast bodajże po 2 czy 3 miesiącach mnie wróciła miesiączka. Tak, to był jednak, skłamałam tutaj, tylko wie pani, to nie był taki dla mnie efekt odczuwalny w samopoczuciu, tak, prawda? Ale wróciła ta miesiączka po 4 latach, proszę sobie wyobrazić. No więc to było duże dla mnie zaskoczenie i chyba po kolejnym miesiącu sprawy cukru zostały uregulowane, że ja byłam w stanie zjeść,
bo u mnie hipoglikemia była na tyle mocna, że w pewnym momencie pani endokrynolog, z którą akurat dobrze mi się współpracuje po dzień dzisiejszy, jak tam chodzę na jakieś badania kontrolne, to zarządziła, że my już więcej w moim przypadku nigdy nie zrobimy krzywej cukrowej, bo ja się do tego nie nadaję, bo mnie glukoza spadła do 28 i proszę sobie na tej krzywej cukrowej, proszę sobie wyobrazić, czy osoba z tak niskim cukrem, no ja nie wiedziałam, jaki mam, prawda, no bo to tylko pani mierzy na początku, jaki jest ten cukier, a potem to już jest krew oddana do laboratorium, no więc ja nie wiem, z jakim ja cukrem wracam do domu, no więc okazało się, że wracałam z cukrem 28, gdzie jeszcze tam insulina była w górze, czyli ona dalej ten cukier zbijała, prawda, to nie wiem, ile ja miałam, jak dojechałam do domu, ale na przykład po takiej krzywej cukrowej, to ja miałam problem, żeby trafić kluczem do dziurki. W ogóle się nie dziwię, jestem w szoku, że pani stała. No jak widać, nie wiem, siła woli tak zadziałała i od tego momentu pani endokrynolog powiedziała, że my już nigdy nie robimy w moim przypadku krzywej cukrowej, że ja sobie po prostu ten cukier mam badać tak glukometrem i też już widać, że tyle lat się z tym męczę, że ja to będę widziała po sobie. No i tak jak mówię, no dieta się nie zmieniła, bo już etap tego jedzenia mięsa, to że była jasność, to było przy pierwszym lekarzu. Endokrynologu, był to mężczyzna, to przy nim jadłam to mięso. A lepiej mi się współpracowało z inną panią endokrynolog, która miała inny sposób na patrzenia na objawy, które przedstawiam. Więc jadłam dalej wegetariańsko i zauważam, że ten cukier mi nie spada. No to proszę sobie wyobrazić, że ja się dzięki temu też no, mogłam normalnie zjeść, bo ja miałam wielki problem z jedzeniem. Cokolwiek zjadłam, to ja się bardzo źle czułam. Od razu byłam, że ja muszę iść spać, ręce mi się częsły, język mi się plątał. Mówiłam, jakbym była pijana, więc powodowało to u mnie ogromny dyskomfort, bo zastanawiałam się, jak postrzegają mnie inni, no, że może ja mam jakiś problem alkoholowy, skoro ten język mi się tak pląta. A to była wina wszystko tej glukozy, nad którą ja nie potrafiłam zapanować. Nosiłam ze sobą czasem nawet cukier, chociaż wiem, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo czym więcej się takiego cukru prostego zje, tym szybciej, wiadomo, cukier pójdzie w górę, insulina pójdzie jeszcze wyżej, zbije ten cukier, no i hipoglikemia murowana, ale czasem, no jednak trzeba się było podratować dla dobra sytuacji. No i ten problem, pierwszy, tak jak mówię, była ta miesiączka, że ona wróciła, a potem się ustabilizował cukier. Natomiast takie inne efekty, tych więcej dobrych dni, bez objawów, to jest po 7-8 miesiącach gdzieś dopiero. Jak okay. Dla mnie. Rozumiem. Potem nastało już tak. Tak naprawdę nie wiem, co to było, czy to już długość leczenia zrobiła swoje, no bo też już to jakiś czas był, czy zestaw z pewnym antybiotykiem, że ja na tym antybiotyku akurat, to był jeden dany zestaw, ale na tym antybiotyku zauważyłam, że no najlepiej się czuję, że to jest to. Taka pamiętam, pojechałam do doktora i mu mówię, że jest już dużo lepiej i tak dalej, no i doktor zmienił, proszę sobie wyobrazić, zestaw na jakiś inny. No ja taka byłam zadowolona, że teraz to już będzie wszystko lepiej, no bo już takie postępy są. No i się okazało, że jak ja zaczęłam brać inny zestaw, to znowu mi to wszystko wróciło. Znowu było bardzo źle, znowu był ten mój płacz, no bo to jest najgorsze, jak już człowiek widzi, że może być lepiej, a nagle znowu cofamy się w tył, prawda? Ale ja bardzo jestem osobą zawziętą i konsekwentną, akurat tym się cechuję. Więc to nie jest tak, że wydzwaniałam do doktora, żeby zmieniał mi lekarstwa czy coś. Ja dotrzymałam tych 10 tygodni, bo co tyle miałam wizytę i mu po prostu powiedziałam, panie doktorze, ja jednak muszę mieć ten antybiotyk, bo ja myślę, że to ten antybiotyk najbardziej mi pomaga, bo proszę zobaczyć, ja się już tak źle czuję, znowu mi wszystko wróciło, zaczęłam narzekać, już teraz nie ma już poprawy. No i doktor stwierdził, że dobrze, bo trzeba słuchać czasem pacjenta, że wrócimy do tego antybiotyku między innymi, że on mi tutaj zestaw zmieni, no bo jednak te objawy się trochę różnią, ale ten antybiotyk mi przepisze. No i to rzeczywiście w moim przypadku zaznaczam, bo każdy przypadek jest indywidualny, było strzałem w dziesiątkę, bo ten antybiotyk powodował u mnie ogromną poprawę, ogromną. To nie jest tak, że ja nagle byłam zdrowa, ale powoli ustępowały mi objawy. Wszelkie, najdłużej, i to było dla mnie najbardziej dobijające tak naprawdę, to miałam ten objaw, miałam już czucie potem w czole, że była jasność, stawy mniej bolały,
tam powiedzmy po półtora roku leczenia, kości już mnie tak nie bolały, głowa, oczy, dużo mi się poprawiło, natomiast był jeden objaw, który doprowadzał mnie do obłędu, bo te robaki dalej po mnie chodziły. Ja też byłam na badaniach u neurologa, bo ja już myślałam, że jeju, to może z tymi robakami, ja już sama nie wiedziałam, że może ja mam tą boleriozę, ale to nie jest normalne, żeby jakieś robaki po mnie chodziły, może ja mam chorą głowę. I też zapytałam kiedyś lekarz, do którego chodziłam na badanie USG co 3 miesiące, no bo trzeba sobie robić badania, jak jest na leczeniu i AIDS. Kiedyś mnie zapytał, co ja tak do niego przychodzę, na to USG, jak to wszystko jest w porządku. No ja mu wtedy powiedziałam, bo on przyjmował prywatnie, ale był to lekarz taki, taki ogólny, że ja mam właśnie boleriozę, no i że ja tutaj przychodzę do pana, no bo muszę sprawdzać, jestem w leczeniu i AIDS, muszę sprawdzać, czy tam jest wszystko w porządku. Bardzo go ten temat zaciekawił, bo on mi powiedział, że on trochę już o tym słyszał, porozmawialiśmy sobie i wtedy mu właśnie wyznałam o tych robakach, że ja już chyba zwariowałam i tak dalej, a on powiedział, miał żonę neurologa, że on myśli, że powinna iść do tej żony, zbadać sobie jeszcze tężyczkę utajoną, że powinna mi zrobić jeszcze jakieś tam inne badania na przewodnictwo, już nie pamiętam, co to było, te wyniki, to mam ogromnie grubą księgę tych wszystkich wyników. Ja go posłuchałam i też poszłam do tej pani doktor. Zrobiła mi te badania, mimo suplementacji bardzo dużych witaminą D i magnezem, no niestety wyszła mi na tężyczka, próba była wysoko dodatnia. Powiedziała mi też o tych robakach i to był taki mądry lekarz, którego ja wtedy też spotkałam, bo ona mi powiedziała, że ona studiowała w Stanach Zjednoczonych i dla niej temat boleriozy nie jest tematem obcym, że może ona sama nie miała, natomiast ona wie, co to jest AIDS, nie jest lekarzem AIDS, ale ona zna ten nurt i myśli, że dobrą drogę wybrała. Super. Jakoś tak mnie to podbudowało po prostu wtedy. Ale tak jak mówię, te robaki ciągle po mnie chodziły. Może w mniejszej mierze, ale nadal jednak chodziły, więc to tak, no przykre to było dla mnie. Ja nie mówię, ja już miałam dużą poprawę. Wróciłam też do pracy, do szkoły. Zaczęłam znowu pracować, ale dalej były te robaki. No, nie dawało mi to po prostu spokoju. I Pani Karolino, przepraszam. Duża była częstotliwość tego objawu, to było codziennie? Tak, codziennie, na wieczór, co poprawiało. Mniej robaki czułam, gdy byłam w ruchu, natomiast gdy właśnie leżałam i byłam bez ruchu, to miałam ten objaw, który bardzo mnie irytował, bardzo, i był bardzo nieznośny. W nocy potrafiło mnie to budzić, miałam problem, żeby zasnąć, bo problemy ze snem jeszcze miałam takie ogromne, po prostu człowiek jest zmęczony, a nie można zasnąć. Próbowałam też w międzyczasie różnych terapii, tak trochę, ja na przykład o czymś poczytałam, o różnych metodach, a potem o tym rozmawiałam z lekarzem. No i mój lekarz, zresztą wiele mu zawdzięczam, taką osobą był otwartą. Mówił mi na przykład, że on już próbował, nie miał jakiegoś tam efektu, no ale możemy spróbować, pani Karolino. No więc ja... Dużo mi nie trzeba było powtarzać, bo tak jak mówię, byłam zmotywowana, więc próbowałam, więc nie będę tutaj mówić o jakich lekach. Uważam, że nie jest to miejsce, natomiast nie. Próbowałam tak. Różnych terapii i ja sobie je chwaliłam. Nawet potem polecałam innym osobom, żeby się zainteresowały tym tematem, bo jednak zaczęłam po tym lepiej spać, lepiej się czuć. I jakieś tam widziałam, też tak powiem z boku, że ja oprócz tego leczenia, brania tych ziół, suplementów, to bardzo dużo czytałam i miałam już takie objawy chyba jak każdy chory o odrobaczaniu, o tym, że to nie jest tylko tak, że trzeba zadbać o tą boleriozę, tylko że ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę, ja już bałam się, tak to powiem, bo widziałam, że mam, proszę mnie zrozumieć, widziałam, że mam już jakieś pozytywne efekty leczenia. A nagle gdzieś czytam, że to jest tak, że jeszcze mogę mieć jakieś pasożyty w sobie, a potem okaże się, że ja się wyleczę i znowu ta boleriosa do mnie wróci właśnie, że niby będzie w tych pasożytach. Nie wiem, czy to jest prawda, natomiast ja byłam osobą bardzo zdesperowaną i czym lepiej się czułam, tym bardziej chciałam, żeby to trwało, chwilę trwaj. Więc podjęłam dużo takich konsultacji z moim lekarzem, że po prostu zgodził się też odrobaczyć mnie. I o te kwestie także dbałam. Potem brałam zioła, też które wiedziałam, że pomagają na odrobaczenie, bo ja po prostu chciałam zrobić wszystko, bo już widziałam, że wszystko idzie ku lepszemu, żeby ta bolerioza do mnie nie wróciła. Można powiedzieć, że wydaje mi się w moim mniemaniu, że byłam takim wzorowym pacjentem aż za nadto, bo jeszcze cały czas gdzieś z boku czegoś szukałam. Ale tak jak mówię, myślę, że to jednak więcej osób tak by miało, tylko trzeba mieć ten jakiś płomyk nadziei, a nadzieją jest to, jak człowiek się lepiej chociaż trochę zaczyna czuć.
Ale myślę też, że tą motywację daje moment desperacji, nie tylko nadziei. Tak. Jak człowiek już nie wie, co ma zrobić, nigdzie nie znajduje pomocy, no i tak, nie będę ukrywać, czuję się jak wariat. Ja mogę jeszcze tak wspomnieć, bo jeszcze mój brat też chorował na boreliozę, też się leczył i lejc. Mam kuzyna, który się teraz leczy. Nigdy nie zapomnę, jak... O, wtedy mi było przykro, bo tak mówię, cała rodzina mnie wspierała w tych moich decyzjach. Widziała zresztą, jak ja cierpię, pomagała mi. Natomiast dalsza rodzina, która ze mną nie mieszka, to ja myślałam, że oni też to tak rozumieją, no bo już patrzyłam na przykładzie mojej bliskiej rodziny. Natomiast jak się chyba z czasem okazuje, nie do końca, ale nie mam im tego za złe. Życie przykro to weryfikuje. Mój kuzyn zaczął mieć dziwne objawy. Ja mu mówiłam, że na moje oko to jest borelioza, bo jego też ukrył wielokrotnie kleszcz. On mi mówił, że nie, nie chciał tak, że jeszcze tu idzie do lekarza, tam mama mu mówiła, namów go, bo to na pewno ma tą boreliozę. Ja jej mówiłam, mamo, ty się na mnie nie gniewaj, ale ja jedno wiem, że człowiek, by w to uwierzyć, to musi przejść bardzo wiele, musi mieć wycieczkę po wszystkich doktorach habilitowanych, najlepiej jeszcze po profesorach. No ja uważam, że tak, trzeba wydać kupę kasy, trzeba się kupę nachodzić po lekarzach i muszą jeszcze zrobić z kogoś wariata, żeby dopiero uznał, że prawda leży gdzie indziej i że rzeczywiście może być to borelioza. No jak wspominałam, mój kuzyn musiał przejść tą drogę, aby w to uwierzyć. Czyli przepraszam, taką myśl, że trzeba się wszystkim innym, oficjalnym rozczarować, tak, żeby sięgnąć tak. Pójść w tą drogę, która uchodzi za nieoficjalną, a tak. Jak się okazuje, daje ratunek. Tak, ale tutaj bym powiedziała, że to też ma swój plus, ponieważ po drodze wykluczamy wszystkie inne choroby, tak? Tak jak ja robię wiele badań, ten lekarz podpowiedział, bo to u mnie też była wycieczka po wielu lekarzach, ja to tak skróciłam. Ja ciągle właściwie to było niepokojące, że ja jako taka młoda dziewczyna, no to ja ciągle przesiadywałam po lekarzach, przecież to nie jest normalne. Po lekarzach to siedzą osoby albo takie bardzo chore, które widzimy, że one są chore, albo starsi ludzie, a ja do żadnej z tych grup się nie nadawałam tak naprawdę. No więc... Ja uważam, że każdy musi przejść tą swoją wycieczkę i tak też było z tym moim biednym kuzynem. Ja mu gdzieś tam szeptałam z boku, ale ja wiedziałam, że to jeszcze nie jest ten czas. Że on też musi przejść i powiedzmy sobie szczerze, też wykluczyć, bo może to nie jest borelioza, może rzeczywiście to jest jakiś, no jakaś inna choroba. No ale zrobił multum badań, tak jak każdy z nas chorych, no i zauważył, że to jednak, no nic mu to nie pomoże, że lekarze coraz inne diagnozy mu dawali, on też brał leki i nic nie pomagało, no i w końcu wylądował u lekarza i lejc. Tego mojego też tak zlitował się nad nim i go przyjął. Nie wiem, ile się teraz leczy, około pół roku tak myślę i już jest bardzo z tego leczenia zadowolony. Zresztą moja ciocia sama mówi, że oni są bardzo zadowoleni, bo w końcu skończyły się wycieczki po lekarzach, w końcu nie ma marudzenia, że się bardzo źle czuje, bo już chyba nawet miał depresję, tylko że teraz widać jakieś efekty i co tutaj chciałam powiedzieć, czego nigdy nie zapomnę, no ale to tak chyba jest. Wtedy mojego kuzyna narzeczona napisała mi tak, ale ona mi to z serca napisała, że wiesz, Karolina, ty jak się leczyłaś, to my to tak myśleliśmy, no może, że to nie do końca tak jest z tą chorobą, że tak jakby mi trochę nie wierzyć, że może ja, nie wiem, może trochę chorą głowę mam, no nie wiem, jak to miałam rozczytać, tak mi po prostu napisała, ale napisała mi jeszcze coś takiego. A wiesz, a teraz ja już wiem, że ty mówiłaś prawdę, tylko wiesz, to trzeba wszystko zobaczyć bardzo blisko u siebie, żeby w to uwierzyć, bo to jest nie do uwierzenia. Jak to wygląda, jak człowieka potrafi naprawdę zmiażdżyć, jak człowiek potrafi być chory. I problem depresji, można by pomyśleć, że myślę, że większość osób z boreliozą go będzie miała, bo trzeba sobie wyobrazić, że człowiek się ciągle czuje źle, no i nikt nie jest mu w stanie pomóc, no to z czego tu się cieszyć, jak tu nie być smutnym? Myślę, że to jest temat, który bardzo się zazębia. Jestem o tym przekonana. Przecież depresja może być jako objaw wtórny, prawda? I w okoliczności choroby, takie jak borelioza i koinfekcje, wpisuje się, myślę, jak ulał. Ja jeszcze dla wszystkich takich chorujących pozwolę sobie powiedzieć, że są osoby, które poznałam z boleriozy, z którymi utrzymuję kontakt do dziś. Powiem takie ładne słowo, to nie są nawet koleżanki, mam takie dwie, które serdecznie teraz pozdrawiam, one się domyślą, jak będą mnie słyszeć po głosie,
bo one nie są moimi koleżankami, ja je po prostu traktuję jako przyjaciółki. Towarzyszyły mi całą chorobę, one też były chore. Mamy tematy do dziś, odwiedzamy się, utrzymujemy kontakt ze sobą, jesteśmy bardzo blisko, mimo tego, że jesteśmy już zdrowe. I tym właśnie chciałam powiedzieć, że są to już osoby też zdrowe, więc wszyscy chorzy, proszę, jest nadzieja, mam nawet już zdrowe koleżanki, które też właśnie leczyły się, no jedna też się, obie leczyły się tak naprawdę i lejc, z ziołami i tak dalej, no a druga też się poleczyła, potem też znalazła swoją drogę, jednak poszła w samą naturę, ale też się wyleczyła. Mhm, super. A Pani Karolino, Pani miała jakiś epizod tylko z ziołami? Nie miałam. Brałam cały czas antybiotyki plus zioła. Nie miałam. Brałam tak sama jeszcze, zanim miałam tą gdzieś cały czas, bo tak naprawdę to ja, jak miałam tą hipoglikemię, prowadziłam swego czasu nawet taką grupę, że pomagać innym chorym na tą hipoglikemię, bo ten temat już miałam bardzo obcykany, nadnerczy, no wszystkiego, bo ja też ciągle wszystko badałam. Czy mam dietę, no też chciałam pomagać innym. Zgubiłam wątek, proszę mi powiedzieć, bo nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. Ja pytałam, czy miała Pani epizod, że tylko zioła i Pani mówi, że przeszedł. To może nie tyle, że tylko zioła, tylko przy tej hipoglikemii. Brałam dużo suplementów, które tak naprawdę później powielały się przy suplementach zalecanych przy boleriozie. Brałam też niektóre zioła, które też były później powielane przy tym leczeniu przy boleriozie. Po prostu, ale nigdy jako tako zapowiadam takiego schematu przed antybiotykami, żeby wziąć te, które są znane, to akurat nie stosowałam. Natomiast mogę powiedzieć, że mój brat leczy się ziołami. Bo do niego mój brat leczył się 11 miesięcy, był bezobjawowy kilka lat. No i potem te objawy mu wróciły. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest nowe zakażenie, czy coś, nikt tego nie wie. No i już nie chciał tych antybiotyków, bo to nie jest łatwe, powiedzmy sobie, a może na tyle miał bardzo mocne objawy, ale jak on to mówił, może nie aż na tyle, żeby na takie antybiotyki. No i on brał zioła przez rok. U jednego zielarza, który już nie żyje, więc każdy będzie wiedział, o kogo chodzi. Ten zielarz mu bardzo pomógł, ale no niestety umarł, tak? No i on te zioła przestał brać, no bo nie miał skąd brać tych ziół. No i też mi już mówił, że on się czuje lepiej, więc on już nie musi brać, no bo się czuje lepiej, już tak myślał, że może wyzdrowiał, natomiast niestety było to błędne myślenie, no bo teraz wrócił znowu do leczenia u tego naszego lekarza, ale jest to leczenie ziołami i tutaj powiem, że tylko ziołami. Żadnych antybiotyków, że jednak jest jakiś sukces, bo na początku zaczął u niego brać te zioła, a nie antybiotyki, miał bardzo złą morfologię, jeśli chodzi o układ białych krwinek, że nie nadawał się po prostu, krótko mówiąc, na antybiotyki. No a teraz te antybiotyki nie będą wdrażane, no bo ma duże sukcesy na tych ziołach. Super. Myślę, że już tym to doleczy po prostu. A Pani Karolino, Pani mówi, że 2,5 roku leczyła się antybiotykami. Czy te antybiotyki, nie wiem, jakieś skutki uboczne, intensywne Pani w leczeniu już? Nie, tylko proszę nie brać mięsa wyrocznie, bo wiadomo, każdy jest osobą inną. To trzeba wiedzieć, są różni chorzy, każdy ma swoje mocne i słabe strony. Nie, ja takich nie miałam, jedyne co miałam na początku, ale wydaje mi się dlatego, że nie byłam jeszcze taką osobą doświadczoną i aż tak nie dbałam o wątroby, brałam tam jakieś, powiedzmy, byle jakie suple, a tu jednak trzeba było zadbać bar. Dzieje to miałam podwyższone próby, ale to też, żeby każdy sobie myślał, jak podwyższone, bo niektórzy tu mówią 100-200, nie. Ja przed leczeniem miałam tak między 10 a 20 aspadialet. No a jakoś tam po pierwszych tych miesiącach leczenia podwyższył mi się do około 50, z tego co pamiętam. No to jednak się podwyższył, ale to też nie jest jakieś niepokojące bardzo. No ale wystarczyło, że po prostu wziąłam więcej suplementów na tą wątrobę, bardziej o nią zadbałam. I już więcej, jak zaczęłam dbać bardziej o tą wątrobę, czyli bardziej to więcej niż było w zaleceniu od doktora Ilejc. Inne suplementy i troszkę więcej, to już nigdy tego problemu nie miałam. Ale tutaj też dodam, że ja oprócz wszystkich zaleceń doktora, to ja bardzo o siebie dbałam. Sprowadzałam też słynny, nie wiem czy mogę powiedzieć nazwę, bo jest to suplement. Może bez nazwy.
Dobra, no to na przykład brałam takie różne, to akurat był suplement z Ukrainy, bo ja też dużo suplementów z zagranicy sprowadzałam, bo u nas w Polsce nie było i on bardzo niby był zalecany, że zbiera te wszystkie toksyny i to mi bardzo pomagało. Pierwotnie sobie brałam tylko jak miałam duże herksy i duże pogorszenia, to robiłam sobie takie rundy tym 2 tygodnie, a potem opracowałam system, że ja je tak muszę mieć inaczej, że lepiej, żebym to sobie na przykład brała 2 tygodnie, potem 2 tygodnie przerwy i znowu 2 tygodnie, żeby nie dopuszczać do tych herksów, bo po co to się męczyć, tylko żeby te, jakoby zapobiegać, tylko tak jak mówię, to wszystko z czasem, bo człowiek się przez doświadczenia swoje własne uczy, że miałam jakiś tam wypracowany system na siebie, taki indywidualny, coś, co na mnie działało. A jeszcze mam takie pytanie, czy kojarzy Pani, ile czasu, mówiąc kolokwialnie, bujała się Pani od drzwi do drzwi lekarskich do momentu rozpoczęcia leczenia ILADS? Powiem szczerze, że nie pamiętam, ale było to na pewno kilka lat, bo proszę sobie wyobrazić, że choćby tej miesiączki nie miałam 4 lata. A więc to tych lat trochę było, prawda? Było. Tylko to nie jest tak, że ja od razu się tak źle czułam. To tak nie jest. To było subtelne. Na początku to zmęczenie, potem do zmęczenia dochodziła bezsenność. To wszystko się tak dopiero dochodziło ciągle coś nowego. Potem ból stawów, już ból kości, ból głowy. Na końcu dopiero doszły mi objawy neurologiczne, które były najbardziej niepokojące dla mnie. Przynajmniej, które tak najbardziej, nie wiem, łatwiej mi było przeżyć ból okropny stawów niż te objawy neurologiczne, bo to mnie psychicznie dobijało. Rozumiem. A Pani Karolino, jak, w którym momencie albo na podstawie jakich wskaźników została podjęta decyzja, że już wystarczy tego leczenia? Koniec. Ja pamiętam jeszcze taki moment, kiedy ja byłam taka zdesperowana, bo miałam już, tak jak mówiłam, te lepsze dni. No i porozmawiałam, bo gdzieś tam brałam duże dawki antybiotyków, ale może dopasowane do mojej wagi, bo ważyłam tak około 50, zresztą tyle ile dzisiaj. No więc lekarz dawał mi takie dostosowane do tej wagi. No ja gdzieś tam usłyszałam, że może to, że czasem, tylko to wiadomo, nie jest złota recepta na każdego, że w takich ciężkich przypadkach to można by spróbować coś więcej. Ja tak porozmawiałam z tym lekarzem, spróbowaliśmy, no i jednak ja tylko mówiłam, bardzo zdrowy organizm, jak widać, bo ja nie miałam efektów ubocznych, zaznaczam, tych antybiotyków. Ja chodziłam, robiłam wszystkie badania i badania były wzorowe, zaznaczam to jeszcze raz. Więc ja byłam idealnym pacjentem, na taką rzeź, krótko mówiąc. Zwiększyliśmy te dawki leków i rzeczywiście to na mnie dobrze podziałało, bo już te objawy zaczęły zupełnie znikać. Lekarz uznał, gdy byłam 3 miesiące bez objawów, już byłam taka zadowolona, bo tak jak mówię, no ja już wróciłam do pracy, ja już normalnie żyłam, uprawiałam z powrotem mój ukochany sport, przestałam leżeć w łóżku, no cieszyłam się. Wszystko już było, uważam, że oprócz łykania tych leków ja już byłam zdrową osobą. No to powiedział, że jestem 3 miesiące bez objawów, tak jak powinno być, więc teraz już zaczynam wlewy i jak skończę te wlewy i nic nie będzie się działo niepokojącego, no to jestem osobą wolną. No i tak też było, no i jestem tą osobą wolną. Super. Tak przyszło mi też pytanie do głowy, jak smakuje życie po wyleczeniu? Oj, myślę, że bardziej niż jak się jest zdrowym, bo dlatego, że raz, zdrowie doceni tylko ten, kto je stracił. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nauczyło mnie to bardzo dużo pokory. O ile kiedyś bym sobie nawet myślała, tak, ta moja rodzina, o której mówiłam, że ktoś może coś ma, nie wiem, nie tak z głową, czy jak to tak, o tyle teraz już nikogo absolutnie nigdy bym nie oceniała. Nikogo, bo trzeba założyć swoje buty, kogoś buty, pochodzić w nich i zobaczyć, jak to jest. Dlatego na wszystko patrzę już teraz inaczej. I co też jest takie przykre, i chyba to już zostanie, ale myślę, że to każdy chory będzie miał, że już tak nie do końca wierzę służbie zdrowia, tylko z innej strony powiem, że tak naprawdę to ja już nie odwiedzam żadnych gabinetów lekarskich, no bo nie mam takiej potrzeby po prostu. Chodzę do tej mojej pani endokrynolog, ale to już nie jako nawet ja, tylko z mężem, bo mu towarzyszę, bo on ma niedoczynność tarczycy. Więc ja nie mam powodów już chodzenia nawet do lekarza, co też powiem, no urodziłam to moje dziecko wyczekane, prawda, dzięki lekarzowi, że to wszystko mnie doprowadziło do takiego stanu. To urodziłam tą moją ukochaną córeczkę, napisałam mu wtedy też SMS-a, bo ja chcę, żeby on wiedział,
jak on dużo dla mnie zrobił, że tak naprawdę on mi zwrócił moje życie. I też co jakiś czas tak do niego piszę, bo zawsze będzie taką osobą, moim aniołem, jak ja to mówię, żeby on nigdy nie tracił wiary w to, co robi, bo ja jestem świadectwem jego pracy i że są tacy ludzie jak ja i że on im bardzo dużo, jak widać, może pomóc, że ktoś może zacząć z powrotem żyć. Tylko tak jak mówię, to życie już smakuje dużo lepiej, ale jest jeszcze zawsze gdzieś to drugie, ale z tyłu głowy człowiek ma lęk tak naprawdę już przed tymi kleszczami, przed tą służbą zdrowia, przed tym jak to wygląda i co tu dużo czarować. Koszty. To jest bardzo przykre. NFZ przecież tego nie refunduje. To chory musi pokrywać to bardzo drogie leczenie. No bo to tak, wizyta to może kosztuje standardowo, prawda, jak u lekarza, ale to się nie kończy na wizycie u lekarza, tylko to są tony leków. I oprócz tych tony leków, no to jeszcze samodyscyplina, żeby to wszystko brać. Bo ja tak powiem od siebie, poznałam wiele osób, wiele, tak jak mówię, podczas tego chorowania na tą boleriozę. Dużo osób, które serdecznie pozdrawiam, powtórzę, poznałam osobiście, natomiast niektórych tylko przez internet, co powiem. Spotkałam wiele osób, które tak naprawdę dziś się leczą, jutro nie, na zasadzie, że teraz biorą ładnie antybiotyki, a jadą na wakacje, one te antybiotyki na przykład przerywają, bo chcą imprezować, czy mają jakieś inne powody. No nie wiem, ja nikogo nie oceniam, natomiast ja powiem tylko tyle, jeżeli to komuś coś da, że ja nigdy nie przerywałam antybiotyków, nigdy, bo byłam bardzo zdeterminowana, jak lekarz powiedział, tak było. Były ciężkie okresy, były herksy, było wszystko i ja nigdy nie przerywałam leczenia, nigdy. Byłam bardzo zdeterminowana i myślę, że to właśnie dzięki temu odniosłam sukces. Tak, jeszcze mam takie skojarzenie, że Pani też słuchała siebie, swojego organizmu, że ta droga, którą Pani obrała, okazała się skuteczna, mam wrażenie, właśnie dlatego, że Pani była otwarta na to, co gdzieś ciało podpowiada, intuicja podpowiada. No bo to chyba większość osób tak ma, że ciągle się człowiek doszkala, czyta sobie, czym sobie jeszcze może pomóc, jaki suplement. I tak jak mówiłam, osoby, które się czują aż tak bardzo źle, one nie mają już nic do stracenia. Ja nie miałam nic do stracenia. No co ja miałam do stracenia? Nic. Przecież ja leżałam w łóżku, płakałam, bardzo źle się czułam, ciągle tylko narzekałam jak jakaś stara babcia i nie miałam do życia nic. Później już, bo jeszcze wcześniej to na przykład miałam życia, te 2 tygodnie, bo było tak, że 2 tygodnie źle się czułam, 2 tygodnie dobrze, ale tak jak mówię, później już było tylko to źle. No więc ja już nic nie miałam do stracenia. No proszę mi powiedzieć, co ja miałam do stracenia? Co? Co? Życie? No można by powiedzieć życie, no ale jakie życie? Takie życie? Tak to ja żyć nie chcę, bo to nie jest życie. A Pani Karolino, w tej całej bardzo trudnej historii zdarzyło się Pani też usłyszeć diagnozy psychiatryczne, właśnie depresja, nerwica, hipochondria, to się w tych historiach osób chorujących i też wyleczonych powtarza. Zdarzyło mi się coś takiego słyszeć, może nie wprost, ale tak między wierszami. Ja nawet miałam, był taki czas, powiem prawdę, że ja nawet już sobie sama myślałam, że może ja po prostu zwariowałam, że może to jest choroba psychiczna. Tak właśnie myślałam. I zdecydowałam, że jak to wszystko mi nie pomoże, to może, zresztą ja sobie jeszcze pozwolę powiedzieć, czy ja też na pierwszej wizycie u lekarza Ilejc, czy ja mu powiedziałam, zapytałam go, czy nie byłoby dobrze, gdybym poszła do psychiatry. Bo ja nie mam tak do końca pewności, czy to by też no, nie wniosło czegoś dobrego, bo może ja mam jeszcze chorą głowę. No ale on mnie zapewnił, że nie, że na psychiatrę to jeszcze może przyjdzie czas, ale teraz na pewno tej chorej głowy nie mam. Ale wstyd mi było mówić o tych objawach, no bo tak jak mówię, no o robakach przede wszystkim, bo to nie jest normalne, no ktoś jakby posłuchał, to powiedział totalna wariatka. Ja się wstydziłam tego, bo wiedziałam jak to może być odebrane przez innych, że będę jakąś wariatką, no to już lepiej być wariatem, ale żeby tylko samemu o tym wiedzieć, nie? No ja tak przynajmniej uważam, nie żeby inni tak postrzegali. Jak Pani mówi o tych robakach, to mnie od razu przypomina się książka i film o tym samym tytule Umysł w ogniu. Polecam. Nie jest o osobie chorej na boreliozę, ale o osobie, która doświadczyła zapalenia mózgu. I chyba pierwszym objawem, a na pewno jednym z pierwszych, były właśnie takie doświadczenia, że gdzieś chodzą po ciele jakieś robaki. No oczywiście też historia dramatyczna, ale szczęśliwie zakończona, więc tak, są takie objawy chorób nie psychiatrycznych, tylko tak naprawdę jakichś
o podłożu organicznym, właściwie takim jakimś wirusowym. Polecam. Pani Karolino, czy udało się Pani właśnie, bo słyszę, że do sportu Pani wróciła, do pracy Pani wróciła. To znaczy, teraz nie, bo jestem na grupie wychowawczym, zajmuję się moim dzieckiem. Ale był czas, że wróciłam. Tak. No potem, bo odczekałam też, nie od razu chciałam zajść w ciążę, no bo stwierdziłam, że po takim długim czasie brania antybiotyków, nie wiem, czy to dobrze myślałam, czy nie, natomiast ja tak chciałam żyć w zgodzie ze sobą, no że to nie jest czas na zachodzenie w ciążę, no bo na pewno mam jeszcze dużo choćby tych pozostałości, tych antybiotyków, że to może dobrze by się było oczyścić, no więc odczekałam ponad rok, wtedy zaszłam w ciążę, urodziłam moją córeczkę, ale z tyłu głowy też miałam, że dużo osób słyszałam, że właśnie mówiło, że po ciąży lubi bolerio zawracać. Nie wiem, bo też się tego bardzo obawiałam, no ale jak widać nie wróciła. A nie biorę żadnych ziół, tak naprawdę. To nie jest, proszę tego, uważam, że nie jest to dobre, tak jak mówię, tylko że ja powiem od siebie, człowiek jak już się dobrze czuje i nic mu nie dolega, to on już nie myśli o tym, tak jak dawniej byłam konsekwentna, że o danych godzinach brałam leki, no bo zmusiło mnie do tego życie, tak, byłam bardzo w tym konsekwentna. A jak już się dobrze człowiek czuje, przynajmniej ja tak mam, to ja nie mam ochoty brać żadnych suplementów, bo ja nawet o tym nie pamiętam, no bo po co, jak ja się tak dobrze czuję? No może kiedyś, oby nie, będę płakać, że bardziej o siebie nie dbałam, ale no, jestem 4,5 roku bez objawów i nie robię nic, kompletnie nic. Mm-hmm. No myślę, że na tym polega wyleczenie. Mam nadzieję, że właśnie o tym rozmawiamy i że taki jest status quo. Pani Karolina, a czy w tych utratach, które okazywały się czasowe, pojawiły się też jakieś utraty, których już Pani nie odzyskała? Że wróciła Pani do zdrowia, ale coś minęło przez chorobę bezpowrotnie? Na pewno minął czas takiej pięknej młodości. Ale tak, ja tak na to nie patrzę, bo ja po prostu wyciągam z tego dużo wniosków i pokory. Mam teraz dużo pokory. Ja myślę, że dzięki temu, że jestem zdrowa, to jednak patrzę na to, że wyciągam z tego same plusy, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Bo dużo mnie nauczyło. Też widzę, jaka jednak byłam konsekwentną osobą, jakie to było ciężkie, żeby nie oceniać innych, żeby też ludziom wierzyć, że to nie jest tak, że każdy jest wariatem, tylko naprawdę młoda osoba może się bardzo źle czuć, mimo tego, że ona jest ładna z wyglądu, że ona dobrze wygląda, ale ona się będzie cały czas źle czuła i miała różne dziwne objawy, jak u wariata, za przeproszeniem. Jak u wariata. Pani Karolino, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym, bo ja wciąż się leczę i zbieram Państwa pozytywne historie, żeby się dalej motywować i mieć tą nadzieję, że również będę wyleczona. Także w imieniu innych osób, które borykają się z tą chorobą. No i niestety tych, przed którymi ta choroba jeszcze pewnie jest, żebyśmy mogli się wspierać takimi historiami jak Pani. Więc ogromne, ogromne podziękowania i pozdrowienia dla całej Pani rodziny, żeby również zdrowiała, a ci, co są zdrowi, niech będą zdrowi. Oj, to bardzo dziękuję, bo to takie z serca. Dziękuję, dziękuję gorąco. Do zobaczenia. Do zobaczenia.